Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym materiale z serii Resident Evil 4 w wersji Remake. No i w sumie wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia. Musimy dostać się do dalekiej kaplicy, która jakoś z tamtej strony się znajdowała. Znaczy na razie tereny są nie do wyświetlenia, ale w każdym razie główna misja Ashley została niestety zabrana przez mutantów. Więc w sumie ciężka sprawa. I od razu widać jakichś wrogów na całkiem dalekiej odległości. Co mi posiadają? Dobra, jak się strzela na padzie? Dobra, może być. Będzie ich więcej. Zaraz. Mamy kogoś po naszej stronie? A tego się akurat nie spodziewałem. Może to Ada? Kto inny jeszcze mógłby być? Zaraz. Kto już we mnie uderzył? Jakoś jeszcze z boku tam mamy innych kolesi. Mało przyjemna sprawa. Kurde, friendly fire. Patrzcie, ile materiałów. Dobra, nasz się jednak mocno przydaje. Nie wiem, czy w sumie muszę się jakoś super specjalnie śpieszyć. Czy zaraz będzie mnie coś goniło przerażającego? Dobra, załatwiony. Wolę zagrać trochę bardziej pasywnie, przynajmniej na wstępie, żeby mieć wszystkich przeciwników z jednej strony. Żadne zagrożenie z tyłu na nas raczej nie czyha. Więc zacznijmy powoli. Mimo iż bohater Mike nas pośpieszał. Dobra, to było na tyle. Jeszcze warto przeładować. A jeszcze coś nam zostało. Kurde, jakiś na przykład kryształ. Nie no, warto było jednak przedstawić. Ej, kurde! Wow! Z czego strzelają? Mamy jeszcze dodatkową znajdźkę. Wydaje mi się, że byłaby chyba na górze. Się okazuje. O, tędy. Może czasami moje podejście jest zbyt powolne, ale myślę, że warto jednak przedstawiać wszelkie sekrety. Patrzcie na to, ile jeszcze mamy. Ej, kurde! Dobra, nie, już nic więcej nie było, się okazuje, dobra. Snajperka w takim razie po raz kolejny. Szukamy kolesi. Przetrwał headshota chyba. Kurde, coś mi się jeszcze stało z bronią, niestety. Zaraz. Przecież do pistoleta miałem fajne rzeczy. Parts. Teraz.
No laser, lepiej celować. Wszyscy jeszcze z minigana do mnie strzelają, ale prawdę mówiąc, to nie zadaje mi absolutnie żadnych obrażeń. To jest trochę dziwna sprawa. Kurde. Czy ja go jakkolwiek obijam? Nie, nie da rady, dosłownie nie. Muszę jakoś przejść chyba. Pistolet się nie nadaje na dalsze odległości. Nie ma opcji. Dobra, trzeba czekać między seriami. O! Dobra, to się rozumie. O, zaraz wrogowie wejdą akurat na beczkę, już wyczuwam. Poczekajmy na resztę. Dobra, prawdę mówiąc, nie mam jakoś wiele rzeczy do roboty. Nasz sojusznik załatwia całą sprawę. Więc w sumie dosyć łatwa misja. Gorzej jak wejdziemy już do kaplicy, to wtedy helikoptera nie będzie po naszej stronie. Co wtedy? O, o. Dobra, musimy wchodzić. Nie da rady? Dobra, czyli naokoło. Przejdę absolutnie w dobrym kierunku, jakoś naokoło. O, są kolejni. Kurde, ale prędki, no nie. To jednak trochę bolało, chociaż w sumie nie zadają jakichś wielkich obrażeń. Dobra, zacznijmy z kuszy. Jakkolwiek ich obijemy. Akurat wystarczy, zregenerujemy sobie amunicję. To jest jednak fajna broń. To mi w sumie nie zadaje żadnych obrażeń. Dosyć ciekawe. No patrzcie na moje zdrowie, nic mi się w ogóle nie stało. Ciekawa sprawa. Jeszcze Mołotowa próbuje. Dobra, pistoletem. Chyba mu głowa wyrośnie rzeczywiście. O rany, ile obrażeń. Ledwo co żyje. W takim razie spray będzie super efektywny. I shotguna wyjmujemy na mutanta. Dobra.
Jeszcze mam jakieś poboczne przejście, może właśnie do wyrzutni. Zaraz, zaraz. Tylko rzeczywiście. Ktoś mnie jeszcze goni, przepraszam. Ilu kolesi? Następny. Dziękuję. No. Shotgun prosto w twarz. Nie ma szans na przeżycie. Dobra, czyli mamy skrót na poprzedni teren. No dobra, jakoś piętro wyżej jeszcze się muszę dostać. Którędy? Jest jakaś drabina? Jak oni się tak wysoko dostali? Na razie nie widzę opcji. Jeszcze strzają do mnie z daleka. Może jakąś bombę muszę podłożyć, nie wiem. Kurde, co jest? Ja się zgubiłem. Małe misje? Nie wiem. Może jakiś grat muszę im wrzucić do góry. Chociaż wątpię, kurde, nie wiem. No mogę spróbować. Zobaczymy. Nie da rady, tak jak sądziłem. Gdzie indziej trzeba będzie przerzucić, podłączyć. Kurde, jak się strzela na padzie najgorzej, no nie. Dobra, zaraz go załatwimy i tak. Mimo, iż ma jakiś pancerz. Następny kandydat zaraz chyba w siebie rzuci. Patrzcie na to. No i tak, mamy po raz kolejny nasze strzały. To jest jednak fajna broń. Można sobie oszczędzać amunicję. Jeszcze ulepszałem akurat kuszy na wszelkie sposoby, więc zadaję całkiem sporo obrażeń. No i w sumie nieskończoność amunicji. Z czego on strzela? Jakiś koleś chyba z wyrzutni. No, przyjemna sprawa. Muszę go odnaleźć. Chyba eksplodowali. Jeszcze przetrwał. Ten akurat ma jakiś hełm, niestety. Będzie ciężej. Trochę marnowanie amunicji. Lepiej headshoty zawsze sprzedawać, oczywiście. Pojedę na kuszę. Kto wygra? Kurde, ale to akurat mam problem. Jak zniszczyć ogromne... Jak to się nazywa? Działo.
Nie widzę żadnej opcji dosłownie. Anti-aircraft gun. Może jakoś od góry właśnie. O, to jest chyba opcja. Innym działem. Skontrujemy. Chyba jestem w sumie całkiem nieopodal. Koleś jeszcze z wyrzutni do mnie strzela niedobrze. A nasz się już zajął, okej. Albo i nie. Ten koleś jest niezłym mutantem. W sumie trochę amunicję marnowałem, mogłem za pomocą broni. Bez przerwy ustabilizowanej minigana. Beczy, chyba muszę jakoś na dół zejść. Ej, zaraz, zaraz. Mamy kilka mało przyjemnych mutantów. Mam jakieś graty. Duży granat chyba się nie opłaca. Mike sobie dobrze radzi. Tyle. Kurde, ile akcji po raz kolejny w dzisiejszym materiale. Tak zazwyczaj wyglądają rezydenty na zakończenie. Nie mam armora, niedobrze. Ale mam jeszcze inne amunicje. Dobra, całkiem sporo materiałów. Coś czuję, że szykuje się chyba walka z bossem. Już tyle dzisiaj zdobyliśmy. Te możliwości. Dobra, wszystko przodujmy. Trzeba być gotowym na kolejne starcie. Dobra, i chyba tyle. Dobra, chyba pora się wycofać. Teraz wrogowie mnie przynajmniej nie zajdą. No, gdyby wrota były zamknięte za nami, wtedy walka by była coraz trudniejsza, ale z możliwością cofania wyszło całkiem łatwo. Kurde, skądże oni strzają? Ten się znowu podpalił. Ja nie mogę, ale mi obija. Jak kolesia zajść jeszcze? Po nogach mam mu strzelać? Dobra, jeszcze drugi był. Ta, jedynie nie można było headshotów dawać.
Dobra, jakoś wychodzi. A bez przerwy mamy kolejnych. Może jakiś shotgun, chociaż w sumie bez sensu. O. Dobra, arena załatwiona mniej więcej. Zobaczmy, co nam jeszcze zostało. Tyle jeszcze przejść. O, proszę bardzo. Trzeba sprawdzić dosłownie wszystko. Coś mnie nie ominęło przypadkiem? Dodatkowa amunicja. A nie, tędy, okej. Przy okazji, jaka muzyka epicka. Jakoś nie zwracałem uwagi na muzykę w tej produkcji. Jednak zawsze dobrze się prezentuje w Rezydentach. Nie ma jakichś super najlepszych, znakomitych może piosenek, które jakoś super można zapamiętać. Zapadają w pamięć, ale ogólnie nadaje klimatu. Najbardziej podobają mi się jednak piosenki, znaczy melodie z safe roomów. One jednak nadają najlepszego klimatu moim zdaniem. Bardziej spokojne. Zawsze, w sumie w każdej części prezentowały się na najwyższym poziomie. W czwórce również. Chociaż Safe Room z czwórki oraz z remake'u czwórki jednak inaczej brzmią. W oryginale była jakaś deszczowa pora przedstawiona, że tam jakiś deszcz jeszcze bez przerwy padał w tle. Teraz nieco inna melodia. A warto ogólnie przesłuchać, może wam się spodoba. Dobra, i pytanie, gdzie muszę się jeszcze dostać? Trochę dalej. Zas. O, słyszę przeciwników. Proszę bardzo. No nie. A, rzucają. Ej, zaraz, zaraz. Patrzcie na to, minigun będzie super efektywny. Ale mam ograniczoną amunicję. Trzeba uważać. Wydaje mi się, że jeszcze jeden wróg był pod nami. No zobaczymy? Ej, co jest? Nie da się zaskoczyć. Kogoś jeszcze słychać. Ilu kolesi? Znowu chyba najlepiej broń wykorzystać stabilną. CKM. Ej, mamy bossa, o. Tak się go pozbędziemy. Załatwione. Nie mam, niestety, tyle. No właśnie słyszałem. Dobre słuchawki się przydały dzisiaj. Kurde, pistolet się średnio nadaje na dalekie odległości. Chyba mam trochę gorsze obrażenia wtedy, także... Ej, kurde, ten jak szybko przyspieszył. To mogą być kłopoty, kurde. Dobra, załatwione? O, chyba tyle. No ale co, szykuje się dosłownie rekordowa ilość walki w jednym odcinku. Tylu wrogów.
jeszcze nawet nie jesteśmy blisko chyba kaplicy naszego głównego celu. A na koło już chyba sprawdzałem, okej. Raczej wystarczy kolejną wajchę przesunąć i chyba tyle. Dobra, to powinno otworzyć drzwi. Tak jest. Mamy następnych z pewnością. Dobra, nie walmy aż tak super wielkiego full auto. Mniejszymi seriami, żeby starczyło na trochę więcej. Wystarczy jakieś 4 strzały i w sumie koleś już nie żyje jakiś. Ten ile potrafi przetrwać, co jest? Tyle? Wcześniej pojawiali się po dłuższym czasie. Echa, już nic nie ma. Jak się odejdzie, też nic nie ma dodatkowego? Okej. No jeszcze dla pewności pójdę sobie na górę, zbiorę amunicję. Może być kluczowa jakoś później przy walkach z bossami. Patrzcie, ile możliwości. A to już byłem. Bra. Chyba dosyć szczegółowo wszystko zostało sprawdzone. Jak to muszę jeszcze Ashley uratować? On chce, żeby podejść do niego? Ej, kurde, ale to były obrażenia mocne. Zaraz, ja mam 0 życia. Ale mam jeszcze trochę leczeni. Już. Jeszcze mamy trochę do kraftowania. Zobaczmy, tak. Kraftowanie, niech będzie z tym. Kurde, i chyba pistolet wykorzystam. Jakoś się cofnijmy, żeby mieć wszystkich właśnie z jednej strony. Żeby nas nie zaszli. No i w sumie nie są to jacyś najmocniejsi przeciwnicy. Na 2 strzały nawet ginął. I przez ulepszenie pistoletu. Wcześniej były na chyba 3. No i cóż, niestety nie mamy już naszego pilota. Rozgrywka będzie trochę trudniejsza. Raczej cel znajduje się jakoś dalej. Ale jeżeli zejdziemy piętro niżej, to jakiś chyba bonus jest pojedynczy. A dobra, to jeszcze wyżej wejść. Kurde. Ile możliwości. Wydaje mi się, że dół będzie najciekawszy na sam początek. Że to jakiś pojedynczy skarb. Zobaczę. I chyba rzeczywiście? Tak za darmo?
Mamy i berło. To jest chyba do sprzedaży, tak mi się wydaje. Tędy z kolei. Kości naszych braci spoczywają w wszystkich nacjach. Krew naszych braci daje nam jedzenie. Giniemy tylko po to, żeby się odrodzić. Żyjemy przez wieczność. Mamy władzę absolutną. I to wszystko jeszcze Sadler napisał dla Cliffside Epitaph. Chyba jakiś wiersz. Jakieś modły. No, Sadler jest dosyć tajemniczym bohaterem. Jeszcze dużo o nim w sumie nie wiemy. Ciekawa sprawa. Przy okazji, nie masz żadnych dodatkowych materiałów? Na mapie coś mamy, ale chyba piętro wyżej. Dobra, w każdym razie odnaleźliśmy berło. Wydaje mi się, że może być jednak całkiem dużo warte. Pytanie co dalej? Chyba na wprost będzie misja główna. Przy okazji mamy kolejne medaliony. Dodatkowa misja się szykuje. Jeżeli chciałbym się do góry dostać, też wydaje mi się, że to jakaś rzecz bardziej poboczna. Chociaż Sadler się w sumie znajdował nieopodal. A wszystko zawalił za sobą. Dobra, pora zejść. No i tak, misja główna będzie już tędy. No tak, niebieskie medaliony. Można było się domyślić przed chwilą. Ale kilka medalionów mi w takim razie pominęło. Muszą być jakoś nieopodal, rzeczywiście. Ej, kurde, jak się strzela na padzie, to jest niemożliwe. Dobra, gdzie są pytanie następne? Jakoś o wiele dalej. Tędy? No tak jakby był właśnie... O, proszę bardzo, jakie ukryte. Ale interesujące. Właśnie się mniej więcej nie mogłem domyślić przez dłuższy czas. Tu powinien być kolejny. A pod jakim kątem mam strzelać niby? O. Dobra. W sumie dosyć ciężko było strzelić z obecnej lokacji. A ten ostatni będzie na samej górze. A to jakoś później chyba. Musimy się trochę dalej dostać dopiero wtedy. No tak, bez mapy byłoby naprawdę super ciężko. Dobra, gdzie jest ostatni? Jakoś na wprost, podobno. Może muszę wejść do środka? Nie wiem. Tak to wygląda. Właśnie, gdzie my jesteśmy? Mało przyjemna lokacja. Jeszcze bez przerwy jakieś myszy. Robią hałas, zaraz, zaraz. Gdzieś powinno być jeszcze ostatnie. Nie widzę tego zupełnie. Nad nami? Ale głupia sprawa. Kurde, totalnie nie widzę ostatniej znajdźki. Zobaczymy.
Gdzieś jeszcze mamy migłówkę. O. Jest i kolejny sekret. Na reperowanie przebiegło bez problemów. Jako że lokacja była wcześniej wykorzystywana jako więzienie, praca potrzebna przy umocnieniu uszczelnienia była minimalna. Jak długo nie będziemy mieli żadnych problemów z systemem testowania chłodzenia, planujemy przynieść wszystkie pozostałe próbki z pierwszej lokacji. Wszystkie próbki były odpowiednio przetransportowane, aczkolwiek doświadczyliśmy pewnej czkawki w trakcie transportu, ponieważ jedno z nich było bardziej agresywne. Całe szczęście liczba ofiar nie była aż taka wielka. Proszę uważajcie, kiedy macie z nimi do czynienia. Dostaliśmy raporty, że one wytwarzają większą tolerancję na niskie temperatury. Dobra, ciekawa sprawa. W każdym razie, no bez przerwy brakuje mi jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie Blue Medallion. Wydaje mi się, że muszę się jeszcze jakkolwiek cofnąć, bo wkraczam na zupełnie jakąś inną lokację. Jezu Chryste! Co się w ogóle wydarzyło w tej chwili? Dlaczego ja mam najstraszniejszego mutanta? Dobra, tego się akurat nie spodziewałem. Że będę się musiał z nim pojedynkować. Naprawdę? Najbardziej przerażający stwór w takim miejscu. Dobra, muszę go totalnie zamordować, nie ma innej opcji. Tylko problem polega na tym, że to jest jednak dosyć ciężkie, on ma tyle zdrowia. Jakoś trzeba przebić jego serce. On ma chyba kilka takich serc właśnie. Więc w sumie równocześnie mogę całą amunicję stracić. No już ma regenerację. Kurde, ale beznadzieja to jest, no. Ja nie mogę. Daj mu, nie wystarczy. Nareszcie. O rany. Co za straszny przeciwnik. Mam nadzieję, że nie będzie już więcej podobnych. No dobra, a patrzcie na to, dobra, okej, mamy i medalion. Tylko jak ja mam tak trafić daleko? Misja zakończona, tylko straciłem połowę amunicji. Dobra, mam nadzieję, że już nie będzie kolejnych wrogów. Te eksperymenty są naprawdę mało przyjemne. O, jeszcze więcej worków. Mało przyjemna sprawa. Wolę jednak omijać się szerokim łukiem. No i tyle. Dobra, przejdźmy jakoś bokiem. Yeah.
naprawdę jeszcze wąż będzie mnie atakował w ten moment. Ej kurde. Pytanie, czego ja w ogóle poszukuję? Specimen Storage. Czy jakieś próbki będą nieopodal? Dobra, na razie tylko jeden się wierci. A, mamy drugiego. I tyle. No i tyle. To będzie dopiero rozgrywka. Widziałem, gdzie ma trzecie serce, przynajmniej. Zobaczymy. Muszę coś wykraftować, albo w sumie mam. Już. Jak się rzuca? Jeszcze przetrwał. Jeszcze coś miał w pysku. Kurde, gra by się przydał chyba. Ja nie mogę. Żadnych obrażeń nie zadaję. Dobra, jednego mamy z głowy. A jeszcze jest drugi. Mam nadzieję, że już go nie obudzę. Kurde, ale straszna lokacja. Dobra, daliśmy radę na speedrunie. O rany. Co za miejsce? Dobra, nareszcie mamy safe room. O rany, ale to była rozgrywka. Zanim coś zrobimy, mamy całkiem w sumie dużo materiałów, które dałoby radę połączyć. Przykładowo w to. Inflay. Dobra, teraz dwa. Okrągłe. Nie no, kurde, będę bogaty. W to jeszcze dałbym radę. Dobra, to będzie całkiem sporo warte. Przy okazji mamy jakieś berło dodatkowe. Good stuff, stranger. Got a selection of good things on sale, stranger. No, to się rozumie. 100 tysięcy prawie. Ile mój shotgun jest w ogóle warty? A nie, 200 tysięcy najwięcej. Ponad net. A pistolet? Nie, więcej już nie sprzedaję oczywiście. I'll buy it at a high price. Crossing your T's, dotting your I's, that's the way to be. Może jakiś shotgun by się przydał w sumie? Kurde, nie jestem przekonany. A jeżeli chodzi o kupno... Wyrzutnie rakiet. Może będzie jakaś walka z bossem w sumie, nie wiadomo. A to jest jedno użycie w sumie. I nie mam nawet miejsca.
Nie, chyba po prostu broń lepsze. Rate of fire. Are you? Our craftsmanship demands no less. Try that on for size. We're starting to get an idea of your tastes, friend. See how that feels, mate. Fellow like yourself should notice the difference right away. Tak, podobają mi się obie bronie, snajperka i shotgun. Powinienem jeszcze częściej z nich korzystać. Już jakiś pistolet. A do tradowania na więcej mi raczej nie stać. Dobra, to mi starcza, jeżeli chodzi o craftowanie. Może dobra, da jeszcze coś zrobić. Craft do shotguna niech będzie. I do snajperki zapewne. Akurat sobie ulepszyłem obie bronie. Nie no, całkiem mam dużo amunicji. 10 do snajperki, 6 do shotguna może być. A to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ mógłbym jeszcze... O, tak wyekwipować. Moja tajna broń w postaci Butterfly. Super broni. Dobra, czyli to jest rzecz poboczna, dalej nie przejdziemy. Tamtędy trzeba będzie iść. Dobra, to zrobię już w kolejnym materiale. Czyli save game. No i tak, jeżeli interesuje was kontynuacja misji, jak to będzie wyglądało dalej, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. Dobra, więc to było na tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.